Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, Janusz Palikot. Dzień dobry, witam. A my spotykamy się, Szanowni Państwo, z powodu książki Janusza Palikota, Kulisy biznesu show, czyli jak wydałem 220 milionów złotych. Przeczytałem jednym tchem, ale nie dowiedziałem się z tej książki, jak pan Janusz wydał 220 milionów złotych, stąd ta rozmowa. A będziemy rozmawiać o tym. Panie Januszu, to takie pytanie pierwsze. Jaki był kryteria tego, kto się znalazł w książce? Ja od razu może uproszczę. Tam tutaj jest trochę polityków, jest celebrytów, ale jakie było kryterium doboru bohaterów alfabetu Janusza Palikota? Po pierwsze, osoby, które znam osobiście. Stąd też nie ma Jarosława Kaczyńskiego, na przykład, z którym się osobiście nie znam i nigdy nie miałem O Jarosława będę pytał. żadnej relacji takiej prywatnej poza jakimś wspólnym wystąpieniem w Sejmie. Więc pierwsze kryterium było takie, że to był wybór ludzi, których znam osobiście. Drugi, ludzi, którzy mi się wydaje, że zawierały przez różne anegdoty z nimi związane zawierają coś więcej niż oni sami. To znaczy mówią o jakichś procesach społecznych, o jakichś rolach społecznych, o jakichś mechanizmach w naszym społeczeństwie i w takiej lajtowej formie, opowiadając jakby właśnie historyjki, anegdotki, możemy jakby tak zrobić takie małe przybliżenie na to, jak się w ostatnich latach kształtowało polskie życie publiczne. To była druga. I trzecia, no jednak ludzie jakoś tam ciekawi, nie tuzinkowi, bo tam w zasadzie nie ma osób nieznanych, czyli takich, które no, mniej lub bardziej są powszechnie znane, w związku z tym informacje na ich temat oddziaływują powszechnie. To są takie główne kryteria. To ja jeszcze raz, Szanowni Państwo, ta książka jest, można nabyć, tutaj link jest pod materiałem i w zasadzie w tym miejscu można nabyć książkę. Ta książka jest bardzo szczera. Ile osób się na Pana obraziło po tej książce? Właśnie to aż tak dużo nie. Znaczy, ktoś powiedział bardzo dobrze, że ta książka się, znaczy, dzieli ludzi na dwie grupy. Tych, którzy są obrażeni, bo o nich napisałem, i tych, którzy są obrażeni, bo o nich nie napisałem. Więc to poza Magdą Gessler, może Kubą Wojewódzkim, nie znam reakcji Ziobry. To tak za dużo nie ma, dlatego że to nie jest książka wcale napisana negatywnie i napisana z wolą do ułożenia komuś poniżej pasa, czy jakoś w sposób no, nieelegancki. Nie, to taka książka nie jest. Ona generalnie szuka w tych ludziach cech pozytywnych i też próbuje przez te osoby złapać jakiś fragment rzeczywistości, a nie jest to książka taka no, plotkarska, czy też taka, No, ja powiedziałbym. bym jednak powiedział, że ona trochę plotkarska jest, bo pan, ja tak jak popatrzyłem na pańską karierę, to ja doszedłem do wniosku, że na końcu jeszcze Palikot założy własny kanał na YouTube i będzie gości zapraszał. Bo tak jak zrobiło na mnie wrażenie Może tak być. Ale no, pan założył, także już nie ma sensu, żeby ja zakładał kolejny kanał. Nie, no myślę, że się wszyscy pomieścimy. Natomiast mnie ciekawi, pan powiedział, jak Kuba Wojewódzki, Magda Gessler, to jaka reakcja Kuby Wojewódzkiego? No on odciął mnie od jakby osób, które mogą obserwować go na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, czyli zablokował mnie po prostu w swoich mediach społecznościowych, więc nie mam w tej chwili z nim żadnego kontaktu. Czyli to jest Tak. reakcja. A Magda Gessler? No podał mnie do sądu o zniesławienie i o naruszenie jej dóbr osobistych. Też zażądała przeprosin publicznie właśnie w mediach. No, To jeszcze raz powtórzę, ta książeczka, tak? A co tam jest o Magdzie Gessler? Bo ja oczywiście znam książkę, natomiast jakby pan powiedział, o co ona się, bo tego nie wiem, tego nie znam. Co z tych rzeczy, którą pan opowiedział, poczuła się obrażona? Możemy mieć drobny problem na łączach, ponieważ pan Janusz jest daleko, więc powtórzę, czym się Magda Gessler poczuła urażona? no, ją zabolało to, bo myśmy oczywiście byli w takiej długiej podróży w Hiszpanii, gdzie kontraktowaliśmy wino do projektu manufaktury, wino hiszpańskie tam z okolic San Sebastian, na granicy San Sebastian powiatu i Riochy. I ona tam ma dobre po prostu kontakty, w ogóle w tej Hiszpanii jest bardzo okazuje się znana w tych dobrych restauracjach, co było dla mnie też niesamowicie pozytywnym zaskoczeniem.
No, ale tam jest ona osobą bardzo kontrowersyjną, bo po pierwsze nie płaci rachunków, jak wszyscy wiemy, w związku z tym wywołuje różnego rodzaju skandale. Po drugie, strasznie dokuczała, reklamowała wszystko w jednym z najdroższych hoteli Madrytu, w Ritzu. Także jak wyjeżdżaliśmy, to trudno w to uwierzyć, ale Kostrzewa powiedział: pan nie płaci, pan tylko zabiera stąd Magdę Gessler, jesteśmy kwita. Po prostu, bo takie były z jej strony reklamacje dotyczące funkcjonowania tam restauracji i serwisów w tym hotelu. A też w czasie tego wyjazdu z ogromną ilością owoców morza, które ona kupiła, bo to było tuż przed Wigilią 22-23 grudnia, żeśmy wyjeżdżali, grudnia tak, z Madrytu, więc ona nakupiła na święta takie w stylu hiszpańskim ogromną ilości owoców morza, które wydawało się, że my ich nie wprowadzimy na pokład, ale Magda się okazuje stale stosuje taki trik, że udaje osobę niepełnosprawną, wkłada sobie taki cementowy na szyję taką dla osób, które mają problemy Czy muszę, redukcją panie Januszu, tych muszę sekundę owoców morza, poprosić, czy żeby tych pan, owoce morza. mogę poprosić, że muszę poprosić, żeby pan powtórzył, bo nam zcięło fakt, że ona zakłada na szyję co? Taki cementowy, czy taki kołnierz, który usztywnia I w i tym skład. kołnierzu rozumiem, się przemysł a żarcie. Tak, nie, żarcie jest w kartonach, ale jak się siedzi na wózku dla osoby niepełnosprawnej, ma się ten kołnierz i pielęgniarkę wynajętą, to nikt nie sprawdza takiej osoby. Jest jakieś takie założenie, że to jest osoba, którą trzeba, tak powiedzmy, puścić z jej bagażami, bo ona na pewno tego potrzebuje. W normalnym warunkach nigdy byśmy nie weszli z taką liczbą kartonów nadbagażowych, a z nią właśnie weszliśmy bez żadnego. No, ale też ja tam puściłem taki film z jakiegoś nagrania no, Znowu będę musiał, panie Januszu. ilości alkoholu w atmosferze, to się jej strasznie nie spodobało. No więc to Czy był po. pan, że rozumiem, że pan puścił film, bo muszę powtórzyć, bo znowu przycięło nam, ale to ma swój urok. Szanowni państwo, zobaczcie, gdzie jest. To może panie Januszu, pan jeszcze zanim powtórzę ja, to pan jeszcze powie, gdzie pan jest, bo to też jest ciekawe. Piękna okolica na pewno. Ja jestem w Dzierwanach na Suwalszczyźnie, niedaleko miejscowości Smolniki, gdzie mamy taką wiejską posiadłość, ale całoroczną. Ja tutaj dużo spędzam czasu, szczególnie latem. Nie lubię wyjeżdżać z Polski latem. Rzadko opuszczam Polskę w No miesiącach właśnie. letnich. Czyli pan jeszcze, czyli rozumiem, że proces jest nie tylko o książkę, ale jeszcze o nagranie, które pan puścił, na którym ona. No właśnie, co jej się nie spodobało na tym nagraniu? Raz, że alkohol, a dwa, taki był to bardzo żartobliwy moment, w którym takie swawolne żarty o seksualności, o właśnie łączeniu alkoholu z seksem, no więc to wszystko uznała za niestosowne. No właśnie. I domaga się tylko przeprosin, czy jeszcze czegoś? Oprócz tego, że ma się pan wytarzać i przeprosić i powiedzieć: o ja nieszczęsny, co ja złego nagadałem. I znowu nam pan Janusz się zawiesił, ale już się odwiesił. Nie wiem właśnie, co pan z tym zrobi, z tym przerywanym Nie, nic nagraniem. nie zrobimy. Panie Januszu, to jest internet prawdziwy, ma to swoje wady i zalety. Szanowni Państwo, nie będziemy montować, nie będziemy ciąć tego materiału, będziemy co najwyżej niektóre kwestie powtarzać, ale zobaczcie Państwo, jaka piękna polska okolica. No więc ja się jeszcze raz zapytam, czyli ona pozywa o to, że Pan ujawniał, chociaż nie miał Pan do tego prawa, i oprócz tego oczywiście narzucał niewłaściwą interpretację. Ja się pytam, co ona chce. I znowu nam Pan Janusz zamarzł. Ale zaraz nam się odmrozi. Pytamy się, szanowni państwo, jeszcze dodam, naprawdę, to jest naprawdę bardzo dobra książka. Natomiast jak rozmawiałem z panem Januszem, to obecny dzień dzisiejszy na Suwalszczyźnie rzeczywiście jest dniem najbardziej. I mamy. Restart naszego rozmówcy. Zaraz do nas wróci, szanowni państwo, ta książka.
Liczę sobie, Szanowni Państwo, ponad 240 stron tekstu i zdjęć. To... Dobra, jest. Natomiast, no i wrócił Pan. Ale jeszcze raz, a ja w tym czasie mówiłem, że książka liczy ponad 240 stron tekstu i zdjęć. Panie Januszu, to czego od Pana chcę, poza tym, że ma się Pan posypać głowę popiołem i Pan przeprosić? No, właściwie tylko tego, póki co. Póki co tylko tyle. No dobrze. I to są tylko te dwie osoby, tak? Na te kilkadziesiąt osób opisanych. Nie no, bardzo dużo ludzi do mnie zadzwoniło z takimi raczej będąc zadowolonym, no Adam Michnik, czy tam ludzie z Nie, czy a propos Jerzego Urbana, Michał Rusinek był zachwycony, zresztą to jest bardzo zabawny fragment na jego temat, taki trochę w jego stylu napisany, więc nie no tak, raczej pozytywnie, bo pytał się pan o negatywną reakcję, to jest Kuba Wojewódzki, Magda Gessler, a pozostałe są raczej pozytywne. No właśnie, a pan jeszcze mówi, że są ci, którzy mają pretensje, że pan ich nie opisał. To będzie druga część? Nie, musi powstać taki chyba napiszę kiedyś rzeczywiście taki alfabet o całej masie ludzi, z którym ja jestem jeszcze bardziej prywatnie związany, nie wiem, jak Walikowski, Treliński, czy tam powiedzmy sobie Garbaczewski, z ludzi ze sztuki, ale też i z biznesu, o których ja nie pisałem, bo jednak starałem się pisać o osobach, które są bardzo publicznie obecne, aktywne, a na przykład Walikowski unika rozmów publicznie na swój temat, poza tylko wąsko sprawami dotyczącymi jakiejś jego opery czy teatru. Więc to nie miało sensu w tej książce. Natomiast taka książka napisana z pozycji też jakby takich osób dla mnie osobiście prywatnie bardzo ważnych, nie tylko które były spotkane w życiu i zrobiłem z nimi interesy, czy prowadziłem politykę, czy cokolwiek innego, ale też takimi, które jakoś odgrywały duży wpływ na mój sposób myślenia o świecie, no to bym chciał coś takiego kiedyś zrobić. Opryński, Obój, Krzysztof. Oni są mniej znani może niż właśnie ci, o których napisałem, ale dla mnie są ważniejsi, kiedyś trzeba będzie o tym napisać. No właśnie, szanowni państwo, to teraz właśnie pytanie. Opisał pan tutaj wielu ludzi takich od strony prywatnej. No Kuba Wojewódzki to pewnie po pierwsze miał za złe, że pan zaczął się zastanawiać, ile prawdy jest w plotek o homoseksualizmie Kuby, a dwa, dość zabawna historia, żeby nie spoilerować całych książek, historia o tym, że Kuba po prostu robił wszystko, żeby nie płacić rachunków. Tak, on jest niesamowitym sknerem. Znaczy, jak się mówi, że Krakowiacy to Poznaniacy wyrzuceni z Wielkopolski za skąpstwo, to Wojewódzki jest z Krakowiakiem wyrzuconym do Warszawy za skąpstwo. Musi już rozwinąć temat. On panicznie unika płacenia za cokolwiek i potrafi zrobić takie jednoaktowe przedstawienia trwające w nieskończoność. Uniki wychodzenia, żeby właśnie nie zapłacić rachunku. No znany jest pod tym względem. Człowiek wybitnie unikający płacenia. Wybitnie. Geniusz niepłacenia. No właśnie. I to panie Januszu, bo powiedział pan, że jest Zbigniew Ziobro, ale nie ma Jarosława Kaczyńskiego, bo Zbigniewa Ziobrę pan poznał. To niech mi pan powie, dlaczego jest Zbigniew Ziobro, tak? A Jarosława nie ma. A Ja potem. miałem. Ja miałem w latach 2007-2011 ogromną liczbę procesów, które mi wytaczał głównie Lech Kaczyński, Kancelaria Prezydenta, ale także właśnie Zbigniew Ziobro, jako tam wcześniejszy minister sprawiedliwości. Natomiast nie miałem takich procesów wytyczanych przez Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym ja się spotykałem na sali sejmowej albo z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, albo właśnie z ministrami, tak jak Ziobro z tamtego okresu. I w związku z tym jakiś kontakt siłą rzeczy przez te tam godziny na tej sali sejmowej miałem. Natomiast w przypadku Kaczyńskiego to trzeba powiedzieć, że on od początku jakoś ostentacyjnie
nie wiem, unikał, bał się takiej konfrontacji ze mną, więc myśmy się nigdy nie spotkali ani w sądzie, ani w telewizji, ani miejscu, więc no nie pisałem, bo pisać o rzeczach, które są w przestrzeni publicznej, a nie wynikają z osobistego doświadczenia, wydawało mi się bez sensu, mimo że oczywiście Kaczyński jest postacią istotną dla wszystkiego, co się wydarzyło w ostatnim czasie w Polsce i warto o tym pisać i go analizować. Ja zresztą, jak wiadomo, mam jak najgorsze opinie na jego temat, ale to nie zmienia faktu, że się z nim nie spotkałem. No właśnie, ale w 2009 roku był pan takim pierwszym politykiem, który poruszył pan temat tabu do dziś. Polscy politycy tego nie ruszają. Jarosław Kaczyński jeździ sobie po osobach LGBT, podczas kiedy wszyscy tak naprawdę politycy, którzy coś znaczą, gdzieś byli, a także dziennikarze, którzy funkcjonują więcej niż 20 parę lat, myślę, że krócej też. Ja wiem o sobie, że kwestia orientacji seksualnej, przepraszam, Jarosława Kaczyńskiego przestała być tajemnicą w granicach dla mnie początku XXI wieku. I pan był jedynym politykiem, który u Moniki Olejnik w czołowym po tego powiedział: tak, Kaczyński jest gejem, pogadajmy o tym, dlaczego on się tego wstydzi, dlaczego w taki sposób się zachowuje. Dlaczego pan to wtedy zrobił? Jaka była reakcja i dlaczego nikt nie kontynuował pańskiego dzieła? No wie pan, no byliśmy w kompletnie innym świecie niż teraz. Tutaj samej Moniki Olejnik, jak ja powiedziałem, że połowa episkopatu to geje, to chciała mnie wyrzucić ze studia. No, jesteśmy po 15 latach debaty na temat obecności osób homoseksualnych na szczytach władzy czy instytucji. Ja sam Palikota Roberta Biedronia, pierwszego otwartego geja do parlamentu, i Ankę Grodzką jako osobę transseksualną także. Więc przez to się przetoczyła ogromna debata, więc dzisiaj w ogóle to już nie jest takie tabu jak wtedy. I myślę, że powód, dla którego nikt wtedy tego nie podjął, podobnie jak i wątku dotyczącego właśnie nadmiernej reprezentacji homoseksualistów w episkopacie, no jest po prostu wynikał z tego, że wtedy to było takie tabu. O tym się nie mówiło po prostu. Wszyscy odczuwali jakiś rodzaj lęku. Ja wiem, że to jest pewna pułapka, bo z drugiej strony, dlaczego mamy się interesować jakoś nadmiernie czyjąś orientacją seksualną, skoro każdy ma prawo do wolnej orientacji seksualnej. No, ale z drugiej strony, właśnie jak żeśmy już o tym mówili, osoby, które pełnią ważne funkcje publiczne, ukrywają swoją orientację seksualną, są narażone na działania wywiadu, są niebezpieczne dla społeczeństwa i dla państwa. Dlatego w przypadku tego typu osób trzeba byłoby wiedzieć, czy one są takiej czy innej orientacji seksualnej, czy na przykład są osobami nadużywającymi alkoholu, jak się mówiło o Lechu Kaczyńskim, prawda? Ja stąd, mówiąc wtedy o tamtych sprawach, to było w szerszym kontekście mówienia o tym, że te ataki, które wytacza Kaczyński, dotyczące różnych spraw, bo jak się później okazało, przecież oni też poruszyli przez Kurskiego wątek właśnie antysemicki, No właśnie, to chodzimy była o... taka, ale była, nie, to była taka historia, wie pan, mnie to szokowało, że Jacek Kurski, który, przepraszam za określenie, technicznie jest Żydem, no bo jest jego po linii kobiecej, jego matka była córką Żydówki, więc to jakby to jest, spełnia tak zwaną zasadę halachy. Jednak se pozwalał na puszczanie antysemickich wistów, na puszczanie antysemickiej kampanii względem Rafała Trzaskowskiego pod hasłem, że Rafał Trzaskowski to jest ten człowiek, który darzy dom kasę, która im się nie należy po tym, jak wygra wybory. I to było takie ewidentne złamanie tabu, czy już szczucie, naprawdę takie proste, prymitywne. To jest po prostu sługusz żydowski, który da im kasę i robił to. Ja sam wtedy napisałem, że no przecież Jacek Kurski jest Żydem, no dlaczego takie rzeczy robi? Potem wyszła książka, ileś tam kilkanaście miesięcy później, potwierdzająca to wszystko, co napisałem, Dziady i Dybuki, a także nawet podająca, że ten Kurski, który wytykał dziadka w Wehrmachcie, przymusowo zwerbowanego, miał swoich wujków w wojsku niemieckim, którzy i w wojsku, i w SS, którzy bynajmniej nie byli tam wścielani z obozu koncentracyjnego, ale byli ochotnikami, zostali tam na zawsze na ziemi rosyjskiej. No, to jednak jakoś szokuje ta cały taki anturaż. Kto się składa na PiS? No to jest tym bardziej szokujące, no nie wiem, czy pan wie, że matka
Komorowskiego przechowywała matkę Kaczyńskiego w czasie II wojny światowej, która jest Żydówką przecież. I, no więc te, więc te, 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 ten poziom po prostu jakby zakłamania. No, opisał to bardzo dobrze Jarosław Kurski w tej książce Dziady i Dybuki. Jedną z tych takich strategii asymilacji ludzi pochodzenia żydowskiego do kultury polskiej jest to, że oni wybierają albo tak jak Michnik, jawni krytycy z tej kultury i są takim nurtem oświatowym, nie ukrywają swojego żydowskiego pochodzenia, albo tak jak Kaczyński, czy powiedzmy sobie no, bardzo wiele osób, ukrywając to z tego powodu, że chcą, bo lękają się tego. Mają tego prawo, bo Żydzi bardzo byli źle traktowani lata, szczególnie II wojny światowej, ale nie tylko. Zawsze byli jakoś podejrzani na marginesie, zawsze o coś oskarżani, więc jest lęk w tym narodzie. No ja to rozumiem, że w związku z tym część chce przez taki nadmierny patriotyzm ukryć to swoje pochodzenie. I to samo dotyczy stosunku do orientacji seksualnej. No osoby często bardzo aktywne homoseksualnie ukrywają to, stając się takimi orędownikami zakazów, blokowania, napiętnowania homoseksualizmu z pozycji religijnych, politycznych i innych. No to jest po prostu taki dosyć prymitywny mechanizm. Mi się wydaje, że on jest podstawowy i pokazuje też, do jakiego stopnia to wciąż są jeszcze nieprzerobione przez społeczeństwo traumy, jakiego to wymaga wysiłku, żeby tacy ludzie się poczuli przy tych wszystkich swoich lękach po prostu na tyle odważni, bezpieczni, że mogliby o tym publicznie powiedzieć. No. No, w przypadku Kaczyńskiego wiadomo, jest jeszcze duże podejrzenie ogromnego wpływu wywiadu rosyjskiego przecież na jego karierę, na jego postępowanie. Wiele aspektów jego działalności budzi duże wątpliwości, czy na pewno Ale nie niech mi było. pan powie, bo jak to było? Bo pan w 2009 roku zrobił to z jakiegoś powodu i tam nastąpiło milczenie. To jest bardzo ciekawe, że nikt nie drążył tego tematu, ale jak to? No, prezes, oni się, bo Jarosław Kaczyński, to jest bardzo ciekawa też historia, że w czasach, kiedy Rafał Ziemkiewicz jeszcze nie był sługusem propagandy PiS, on mówił o Kaczyńskim człowiekiem, który ukradł prawicę, który nie mając poglądów prawicowych, przylepił sobie szyld prawica, ponieważ mu to pasowało do tego, żeby korumpować ludzi, opowiadać po prostu, że ja, partia prawicowa, a następnie jego program, który z prawicą nie miał nic zupełnie wspólnego. Poza jakimś tam bogoojczyźnianym elementem folklorystycznym. No właśnie, co tam się wydarzyło? Bo on to parę razy powtórzył i się urwało. No bo z jednej strony przedstawiciele tak zwanych środowisk liberalnych uważali, że nie wypada poruszać takiego wątku, bo to jest osobista sprawa jakiejś osoby, czy ona jest, czy nie, takiej czy innej orientacji, czy pochodzenia, czy orientacji seksualnej, czy pochodzenia narodowościowego. To była reakcja, powiedzmy sobie, Gazety Wyborczej, która tego tematu nie podjęła. A oni z kolei prawica nie chciała tego poruszać, bo doskonale nie wiedzieli, co w naszym środowisku. To my teraz się dopiero dowiadujemy, no nie, co kilka tygodni jakaś orgia, jakiś ksiądz przedawkuje jakieś leki, albo jakiś jego kochanek czy partner przedawkuje jakieś leki, jest jakiś kolejny trup, kolejna po prostu jakaś skandaliczna historia. To pokazuje, do jakiego stopnia to te środowiska są jakby zblatowane. I w związku z tym one po prostu nie miały interesu, żeby tego A ujawnić. nie, Także. a nie jest tak, bo wie pan, było tak na przykład przez lata, że na przykład Robert Biedroń mrugał okiem, bo ja nie ukrywam, że kiedy dostałem pozew od Jarosława Kaczyńskiego, no między innymi zaproponowałem pana, ale jako świadka, bo pan poruszał ten temat publicznie, zaproponowałem Roberta Biedronia, zaproponowałem też oczywiście Lecha Wałęsę, Mieczysława Choskiego, z którym rozmawiałem na ten temat i który powiedział, że to jest wszystko prawda, tylko on już nie chce się tym zajmować. Ale to było w czasach rządów PiS-u. Ja myślę, że teraz może odzyskać werwę. I zadziwił mnie tylko i wyłącznie postawa właśnie Roberta Biedronia, który z jednej strony puszczał sobie takie wpisy o tym, że najpotężniejszym gejem w Polsce jest pewien właściciel kotów, tak mrugając okiem, a jak do niego dziennikarze przyszli, czy on wie, dlaczego jest świadkiem w tej sprawie, to oczywiście stwierdził, że on nic nie wie i tego, czy nie jest tak, że część tego środowiska LGBT po prostu ma z tego niezły ubaw, że ich koledzy, których doskonale znają ich preferencje,
urządzają nam coś takiego w rodzaju, że im się to po prostu opłaca, że jedni się bronią, drudzy się ścigają. Bo przecież wystarczyłoby, żeby ktoś przyszedł i powiedział: tak, byłem partnerem Jarosława Kaczyńskiego i mamy problem rozwiązany. A ja wiem, że takich osób jest kilkadziesiąt. No tak, no Paweł Rabiej, przecież wiceprezydent Warszawy, był w związku erotycznym z Jarosławem Kaczyńskim. Razem pojechali nawet na wycieczkę małym samochodem do Rumunii lata temu. Dlaczego on tego Jugosławii, publicznie ale nigdy nie powiedział? być Mimo może do że Rumunii też. bo był wielokrotnie atakowany przecież przez Kaczyńskiego za różne, był wymieniany z nazwiska, więc miał jakiś pretekst nawet osobisty, żeby, że tak powiem, się odwinąć. No ale jest jakaś mowa milczenia w tych środowiskach. Może w gruncie rzeczy wcale nie jest to takie korzystne, żeby się okazało, że jakieś osoby miały tego typu doświadczenia seksualne z Kaczyńskim, kiedy są dzisiaj po zupełnie innej stronie sceny politycznej. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy trzeba ich pytać. Znaczy ludzie, którzy bez wątpienia mieli tego typu doświadczenia, nie chcą o tym mówić. Dziwne to jest, bardzo dziwne. No właśnie, ale właśnie ludzie z lewicy, którzy tam, ale nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, co jakiś czas, jak się robi jakoś naprawdę ostro, to wjeżdża ostrzeżenie, ale wy się chłopaki jednak pilnujcie, bo my w końcu zaczniemy mówić o tym, którzy z was są. I to już wjeżdża tak centralnie. No być może to jest właśnie kwestia tego, że dobrze jest tego nie ujawnić, tylko to szantażować. No właśnie. Więcej można ujawnić. Może tym się kryją te osoby. Nie wiem. Wie pan, A niech mi pan powie, trzeba. bo właśnie pan powiedział, że jak wydałem 220 milionów złotych, to się w ogóle nie pojawiło w tej książce. Pan po prostu zrobił taki salon Janusza Palikota. Pan opowiedział, kto się przez ten salon przewijał, tak jak ja to rozumiem. Kogo pan lubił? Pan tutaj był dosyć szczery. Ja powiem szczerze, nawet zdziwiłem się, że się obraził Kuba Wojewódzki, no bo przecież ja rozumiem, że to nie jest cecha, że on jest skąpy tylko przy panu i że ja myślę, że to jest cecha, która została zauważona. I ja, niech mi pan powie, co pan się spodziewał uzyskać, pisząc to, co pan napisał. No wie pan, ja zostałem dosyć brutalnie zaatakowany przez ekipę Morawieckiego. Najpierw jego ludzie w KNF-ie nie zezwolili na to, że moja firma była notowana na New Connect, co było początkiem kryzysu w 2022 To może roku, wytłumaczmy, to bo może pan wielu wytłumaczyć, inwestorów. może pan wytłumaczyć naszym widzom, co to jest New Connect. New Connect to jest taki parkiet równoległy warszawskiej giełdy papierów wartościowych, czyli to jest rynek publiczny, ale taki o trochę obniżonych wymaganiach wobec spółek, ale też wysokich. No myśmy mieli kapitalizację 150 milionów. Bardzo wielu inwestorów liczyło na to, że akcje manufaktury będą notowane na giełdzie i ja bym nie miał tych problemów, gdyby do tego debiutu giełdowego doszło. I wiem z informacji od Domu Maklerskiego, Banku Ochrony Środowiska oraz mBanku, które były naszymi dwoma domami, które tworzyły konsorcjum upubliczniające tą spółkę, że po prostu była to polityczna decyzja z KNF-u, która blokowała Radę Giełdy i Komisję Papierów Wartościowych. I potem były ataki rzecznika finansowego KNF-u, UOKiK-u, kasy ministra Soboń, powiedział, przepraszam, z różnymi rzeczami. Premier rządu wymienił moje nazwisko w kontekście Donalda Tuska i tak dalej. Więc no, była cała taka gra na jakby przyklejenie mnie do Tuska, wywołanie u mnie kryzysu. I w związku z tym ja jakby wiedząc, że to nie są żarty, ten potężny atak, zresztą mam przecież z tego powodu różnego rodzaju problemy i kłopoty, to próbowałem się jakoś jakby wywołać inną przestrzeń, tą, którą wymusza sobie te ataki pisowskie. No ale tak, no, ta książka była po to napisana, żeby też pokazać, że jak to życie moje wyglądało, jak jestem człowiekiem, a nie tylko ten obraz, który się wyłonił z tej nagonki, że są jakieś nieprawidłowości, czy zostały źle wydane pieniądze inwestorów, czy jest jakaś właśnie nieodzyskana astronomiczna kwota, gdzie zresztą no, wszystko jest nieprawdziwe, ani te kwoty nie są prawdziwe, ani to, jak one zostały wydane, nie jest prawdziwe. No, po prostu to była taka próba pokazania jakby innego wymiaru mojej osoby, żeby się bronić przed tym atakiem. Jak się udało?
No wie pan, na razie nie jestem jeszcze o nic oskarżony. Nie wiem, czy będę o coś oskarżony. Przesłuchania trwają. Firma jest w restrukturyzacji, bo utraciliśmy wiarygodność, przestaliśmy mieć zdolność zbierania środków. Wprawdzie mam nowych inwestorów i zakładam, że jednak istotną część tego biznesu utrzymam i z czasem spłacę większość wierzycieli. No ale nie jest to proste, bo w tej sytuacji, jak jesteś po takim ataku, to jest i banki cię nie chcą finansować, i inwestorzy są niepewni, czy do nich nie zapuka jakiś prokurator, czy CBA, czy ktokolwiek inny. Jest to moment bardzo trudny. Strasznie trudno jest przetrwać taki kryzys. Ja jestem cały czas w trakcie. Myślę, że najgorsze mam za sobą i że za parę miesięcy jakoś wyjdę z tych problemów, ale to jeszcze się wszystko dzieje. A ta książka, niech mi pan powie. Jak pan powiedział, że byli też tacy, co się obrazili, że ich tu nie było. Powiem panu tak, no to oczywiście czytelnictwo spada. Pan sprzedał tego parę ładnych tysięcy. To dzisiaj to może zasługiwać na miano bestsellera. Urban swojego bestsellera sprzedał 700 tysięcy. Ja mam wrażenie, i dlatego też poprosiłem o rozmowę, że ta książka jest bardzo niedoszacowana. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o znanych, lubianych albo nielubianych, to właśnie w tej książce na pewno znajdziecie sporo informacji. Ja spotkałem taką jedną ciekawą recenzję pańskiej książki, która mówiła, że to fajnie się wszystko czyta, ale nie wiem, czy chciałbym być znajomym Janusza Palikota. Ale ten sam recenzent pisał, że liczy jednak na zaproszenie do domu na kolację. No właśnie, jak to jest? No to tak, bo ludzie, to wie pan, to jest taka właśnie ta, że niby nie chciałbym, a w gruncie rzeczy chciałbym, bo przecież jednak, tak jak pan powiedział, dzisiaj sprzedać 3 czy 4 tysiące nawet egzemplarzy książki, to już jest, przy obecnym rynku to jest w ogóle niebo i ziemia. To dzisiaj tomiki noblistów się sprzedają w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy, więc w ogóle mamy po prostu załamanie tego rynku czytelniczego. I też jeżeli się taka książka nagle jakaś ukaże, która jest troszeczkę bardziej głośna, to większość ludzi chciałaby się tam jednak znaleźć niż nie. No to nie dlatego, że ta zasada jest prawdziwa, byle mówili niezależnie od tego, dobrze czy źle. Ale jest coś takiego, że ludzie chcą być jakby no, zauważeni. Każdy z nas chce być zauważony, każdy chce trafić do środowiska. No, tu jest Kuba Wojewódzki, tam jest Donald Tusk, jest Adam Michnik, tam jest ktoś jeszcze Jest inny. przede wszystkim noblistka pani Tokarczuk. Ja muszę przyznać, że ja mam wrażenie, że jak czytałem tą książkę, to miałem wrażenie, że Janusz Palikot pochwalił się, jaki udało mu się salon stworzyć. To rozumiem, że te spotkania trwają? No większość ludzi tak. Akurat się z Olgą dawno już nie widziałem, wspomnianą, ale tak. No, trzeba powiedzieć, że ludzie kultury, oni filtrują to inaczej niż ludzie biznesu czy polityki. Po prostu znają mnie osobiście i to, co nas łączy, to jakby podejście do kultury. I tutaj ja nie widzę jakiegoś, nie wiem, zmiany sympatii czy chęci spotykania się. Oczywiście ja prowadzę trochę mniej intensywne teraz życie towarzyskie z powodu tych problemów biznesowych i tego, że muszę się tym więcej zajmować niż kiedykolwiek, w zasadzie od rana do wieczora, ale jednak tak, no, ja bywam na premierach, spotykam się, przyjmuję w domu te osoby, to w jakimś sensie się toczy normalnie. Natomiast z politykami to jest sytuacja taka, że dzisiaj w Polsce mamy tak ogromny Będę musiał poprosić pana, po żeby. raz pierwszy przybrało to taką skalę. Ale będę musiał pana poprosić, żeby pan powtórzył wypowiedź, bo to była coś ciekawego i to nam umknęło, że dzisiaj mamy w Polsce co? Bo nam ścięła łącze. Mamy taki radykalny konflikt na zasadzie albo my ich, albo oni nas. Naprawdę. I to naprawdę wsadzą do więzienia. A Ale nie, że kogoś pokonamy w wyborach. To już nie jest kwestia dzisiaj wyborów parlamentarnych czy prezydenckich. Dzisiaj jest walka o to, kto kogo wsadzi do więzienia. I tego czegoś w Polsce nie było, bo jednak była taka zasada, że politycy się umawiali, że walczą, ale pewnych granic się nie przekracza. No Kaczyński je przekroczył. On próbował rozmontować system demokratyczny. Były aresztowania polityczne, były areszty wydobywcze. To wszystko się w Polsce działo i w związku z tym no, przyszedł odwet teraz w drugą stronę. Słuszny, przyszedł odwet, ale bo czy przyszedł? Ale czy naprawdę przyszedł? no, wie pan co, wbrew
Bez pozorom tak, no oczywiście jednak pewne standardy potem nie mają prawa, w związku z tym mają ograniczone możliwości. No co z tego, żeby dzisiaj była ustawa o reformie prokuratury, która by pozwoliła natychmiast dokonać zmian wszystkich personelów w prokuraturze, No jeżeli tak, ktoś ale by ją tutaj jej nie podpisze. zawetował, więc oni muszą innymi metodami, to są dużo. No tak, no więc właśnie, dlatego muszą działać metodami, które są no, mniej efektywne, no bo wie pan, bo jest bardzo łatwo zrobić reorganizację, dokonać zamiany, wymiany wszystkich szefów prokuratury, ale kiedy pan musi indywidualnie każdą sprawę rozstrzygnąć, liczyć na sądy pracy i różne inne, no to jest to po prostu bardzo dużo, co zajmuje czasu, bo to są tysiące ludzi, których trzeba wymienić, a z drugiej strony za każdym razem można przegrać, jeżeli się zrobi niedostatecznie dobrą analizę tak konkretnego przypadku, więc to zajmuje masę czasu. No dzisiaj przede wszystkim liczba afer jest tak duża ze strony byłej władzy pisowskiej, że nawet nie brakuje prokuratorów, żeby to obrobili wszystko. Takich prokuratorów, A co tak. dopiero jeszcze za. Ale niech mi pan powie, bo tak pochodzimy, pan oczywiście jest pokolenie, nie wymawiam, broń Boże, wieku, tylko stwierdzam fakt, jest troszeczkę starszy, ale pochodzimy z pokolenia, które jeszcze kojarzy, czym jest trylogia i tam jest w panu Wołodyjowskim jest ten taki słynny apel Jana III Sobieskiego do już martwego małego rycerza, że panie Wołodyjowski, pan za szablę nie chwytasz, do walki nie idziesz. No i moje pytanie do pana jest takie, no, bo pan taki martwy jak Wołodyjowski w tej scenie, to pan nie jest. Czy pana jednak nie korci pod hasłem, nie no, nie, no, walczymy za to, kto kogo pozamyka, to ja się muszę pojawić. Czy będzie odsłona jeszcze Janusza Palikota politycznego? Zastanawiam się nad tym. Oczywiście wolałbym być w sytuacji wyjścia jednak z tych problemów, bo teraz łatwo mnie atakować w związku z tymi problemami wokół biznesu, co nie jest dobry moment, żeby myśleć o polityce, ale no, czasy mamy niesamowite, nie tylko z racji wojny na Ukrainie, ale też tego, co się w Polsce dzieje, w Stanach Zjednoczonych. Więc jest po prostu to jakiś szczególny czas. W zasadzie to jeśli kiedyś być w polityce, to teraz. Nie znaczy, proszę dobrze mnie zrozumieć, ja się w żaden sposób nie wybieram ani dzisiaj, ani jutro, ale nieraz o tym myślę, bo i jakoś takiej refleksji politycznej się nie pozbawiłem, bo naprawdę mamy czasy wyjątkowe. To świat jest w jakimś takim rozszczepieniu, następuje zmiana jakby struktur, hierarchii, No, pan relacji. był jedną z osób, która była dopuszczona do czegoś, co niektórzy uważają za globalny spisek, do grupy Bilderberg. Pan się tam pojawiał, więc pan wie, o czym mówią, o czym marzą mędrcy tego świata. No, może pan coś uchyli, rąbka tajemnicy. Znaczy, na pewno dzisiaj jest próba z jednej strony zatrzymania Chin, żeby nie jakby nie przejęły roli mocarstwa. I to jest oczywiście głównie dla. Globalnego, tak jak stan. To jest głównie w interesie amerykańskim. Amerykanie są zakładnikami sytuacji na Ukrainie, w tym sensie, że gdyby pozwolili Rosji wygrać na Ukrainie, to mamy problem Chiny, Tajwan, mamy problem Korea Północna, Korea Południowa, świat arabski, Syria, Iran, Irak. To jest ileś rzeczy, które po prostu w momencie, w którym Ameryka runie reputacyjnie, bo nie obroni Ukrainy, no, osłabią pozycję amerykańską. Z drugiej strony Ameryka też nie chce eskalacji konfliktu i wojny atomowej, doprowadzenia Rosji do jakiejś desperacji. W związku z tym pomaga Ukrainie nie zginąć, ale nie pomaga jej zwyciężyć. No i to jest taki przerażający teatr wojenny, który się odbywa. Właśnie chyba nigdy aż tak czytelnie to nie było, bo jak zawsze było jednak to przez brak mediów społecznościowych, takich natychmiastowych informacji, analiz. Myśmy do końca nie bardzo rozumieli, dlaczego Francja w 1939 roku nie angażują się mimo podpisanych traktatów przeciwko Niemcom. Natomiast teraz widzimy jakby całą tą rozgrywkę i to jest się. Zresztą Aleksander przebywa w Kijowie jako korespondent Radio Wolna Europa, specjalizujący się w stosunkach czy w relacjach ukraińskich. Pisał też z tego pracę magisterską na Oxfordzie z rewolucji pomarańczowej na Ukrainie. I więc ja mam też jakby bezpośrednie doświadczenie przez niego tego, jak to niesamowicie wygląda właśnie dla ludzi z Ukrainy, jak oni nie widząc tej perspektywy globalnej, tylko tą swoją ukraińsko-rosyjską, ale nieważne, to jest zrozumiałe, Niech pan jeszcze powie, jak bo oni po rozumiem, że prostu. pan wspomniał o swoim synu, tak? Nie, Aleksander bo Polik.
Tak, bo nie, bo to muszę znowu, szanowni państwo, ponieważ pana przycięło, więc ja się domyślam, więc wyjaśniam naszym widzom, że pan Janusz powiedział o tym ekspercie, którego posiada prywatnie, czyli synu, który po prostu dla niego referował ten konflikt. No ale to właśnie, to jest, bo pan jako biznesmen, jako polityk, ale też trochę, bo może ludzie zapominają, że pan jest też filozofem. To pan doskonale wie, zna taką prawdę, że czas kryzysów to jest też czas budowania wielkości. I Polska stoi, jakby nie patrzeć, przed jakąś szansą. Może pewnie może źle skończyć, ale może też po prostu wykorzystać ten kryzys do tego, żeby pójść od no już zamożnego, średnio jakoś tam powiedzmy rozwiniętego państwa, jednak do czegoś większego. Polska ma unikatową szansę teraz, żeby w ogóle wejść do pierwszej ligi państw europejskich. Nie tylko z racji tego spektakularnego rozwoju gospodarczego. Trzeba przypomnieć, że Polska miała 826% wzrostu PKB od 1991 roku. Jest na drugim miejscu po Chinach, jeżeli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego w ciągu ostatnich 30 lat, wyprzedzając ośmiokrotnie Francję, stokrotnie Włochy i szereg innych państw. Więc myśmy dokonali nieprawdopodobnego w ogóle skoku cywilizacyjnego w Polsce w ciągu tego szczególnie okresu wejścia do Unii Europejskiej, ale to się oczywiście wcześniej przygotowywało. Teraz też znaczenie polityczne w związku z tym rozwojem gospodarczym Polski rośnie. To też, że Polska jest jednak państwem frontowym z punktu widzenia NATO i ta cała logistyka dotycząca wojny na Ukrainie jest jednak logistyką realizowaną przez Polskę. Trzeba sobie pojechać teraz, trzeba do Rzeszowa i zobaczyć, że w takim Rzeszowie jest pięć hoteli pięciogwiazdkowych, a w Lublinie jest jeden. Prawda? Mimo że Lublin jest teoretycznie większym miastem od Rzeszowa. No ale w Rzeszowie, żeby nasi widzowie zrozumieli, w Rzeszowie jest. Tej następuje jak zasadnicze szturmowanie pozycji Polski wskutek tego konfliktu. Tak, ale dodajmy, że po prostu w Rzeszowie jest Proszę. amerykański, że w Rzeszowie, bo znowu mieliśmy pewne obcięcia na tym, ale mówię, dodajmy, że w Rzeszowie są amerykańskie wojska i to stąd wynika chyba to awans Rzeszowa, tak? No tak, z tego wynika, ale wie pan, co to oznacza. No jeżeli są wojska amerykańskie, to pozycja kraju, na terenie którego przybywają Amerykanie, i gdzie jest ten hub logistyczny obsługujący wojnę, no to po prostu rośnie, znaczenie polityczne rośnie. PiS tego nie umiał wykorzystać, bo on był w ciągłych konfliktach ze wszystkimi w Europie. Natomiast bardzo wiele państw europejskich widzi w tej chwili w Polsce realnego przywódcę, który może albo zastąpić, albo uzupełnić przywództwo niemieckie i francuskie, które dominowała w ostatnim czasie. Dzisiaj opinią liczą niż tylko, między innymi oczywiście tych gospodarczych spraw, ale także tych inwestycji wojskowych, no i tej współpracy w ramach NATO z angloamerykańskim. Więc to są zasadnicze zmiany. Polska ma ogromne szanse w tej chwili wejść do pierwszej ligi, absolutnie, do pierwszej ligi politycznej światowej. To zależy właśnie w dużym stopniu od sprytu, od tego, jak się wojna zakończy na Ukrainie i od naszej roli w odbudowie Ukrainy. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy, bardzo przepraszamy za pewne utrudnienia, natomiast liczę, Szanowni Państwo, że odzew na naszą rozmowę będzie tak duży, że będzie mi łatwiej zaprosić pana Janusza, który się długo, długo wahał, zanim się pojawił. Więc ja jeszcze pokażę tą książkę, Szanowni Państwo, i przeczytam, o kim Państwo przeczytacie. Kuba Wojewódzki, Magda Gessler, Szymon Hołownia, Donald Tusk, Kora, Tokarczuk, Olga Niebiskup, Kwaśniewski, Szyc, Urban, Czubaszek, Jan Kulczyk, Seweryn, Olejnik, Komorowski, Radosław Sikorski. Szanowni Państwo, naprawdę warto po to sięgnąć. Dawno się tak dobrze nie bawiłem, czytając książkę. Na pewno jest sporo wiedzy i powiem Państwu naprawdę, myślę, że ta książka jeszcze wróci i do Pana Janusza, i do nas. Ja, Szanowni Państwa, polecam link pod materiałem. Jest link, w którym można zakupić tą książkę. A ja Państwu, gościowi, mam nadzieję, mówię do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich.